Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w God of War Ragnarok. W ostatnim odcinku przyszliśmy do domu babki Angbody i uwolniliśmy jednego z węży, czy raczej w tym wypadku to był gigant, kiedy Atreus po raz pierwszy użył jednej z dusz gigantów i zwątpił. Przestał być dla Angbody Lokim, stał się z powrotem Atreusem. Niemniej, wybaczcie, to taki bardzo szybki skrót wydarzeń. Oczywiście oczyściliśmy też w poprzednim odcinku jeszcze gniazdo tamto do końca, w którym Angboda szukała materiałów do swoich farb, z którego pozyskiwała właśnie materiały do swoich farb. Potem zobaczyliśmy właśnie tego wilka, który był porywany przez babkę Angbody. No i teraz właśnie znajdujemy się tutaj. A cóż to jest? To są jakieś owoce. Podobają mi się, w sensie kolorystycznie jadłbym. Chyba, że byłyby trujące, ale... Cóż. A poza tym wydawało mi się, że słyszałem, jak ktoś wchodził wcześniej. We have to close the door. I've got it. A. Tak myślałem, że właśnie użyję tej swojej liny. A, jeszcze nawet przekręcili klucz jakimś cudem. Ale jestem w szoku, nie spodziewałem się tego. Bardzo mała chatka w ogóle. W sensie, pomimo, że wszystko jest ogromne, jeśli chodzi o ilość miejsca, to nie jest wcale tej aż tyle. Tylko ile bym zakładał, że będzie. Dobra, już tam lecę. Już ona tu jest. A, tutaj. Okay. A, to jest ten kubek. Okej, okay, czyli go próbuję też postawić z powrotem. Ale właśnie, nie uwolnili wilka. Enough whining. Won't even remember in a moment. We're just going to kill him. No, because we are going to stop her. I've avoided this for too long. She's not well. No. Should be thanking me. What good does a soul do anybody? It's just a vessel for pain. I damn near envy you. Okay, the cauldron. Without it, she'll have no use for the souls. I'll distract her. You free the wolf. Then we break the cauldron. You sure? No. We can't hide forever. Go. Mam kilka uwag do języka polskiego, czy raczej do wersji polskiej. Never to come back here. That's right. Look at me. So many things I've forgotten, and you refuse to be one of them. It doesn't have to be this way. If Ragnarok is coming, wouldn't you rather face it together? W języku polskim jest dużo rzeczy, których brakuje moim zdaniem w wersji angielskiej. Chociażby jeśli chodzi o pojedyncze zdania, które zmieniają na przykład relacje. Dwóch postaci. Albo ich generalne podejście. Get out of my house! That door here, follow me. Chciałem zacząć nie strzelać, tak szczerze mówiąc. This way. That's right. Run! Nie zniszczyliśmy kotła. There's a way back to her kitchen. A proszę, okej. Where are you? You sure you want to go back there? I told you, we have to. I can hear you. I ona jest nadal tutaj na dole? Ciężko powiedzieć, nie widzę jej. Jedynie słyszę. Over there. Gotta destroy that cauldron. Can you swing across? Chyba damy radę. Where'd you go? Hmm? You hiding? Dobra. O, patrzcie. Tę rani. Czyżby musieli ją w takim razie zabić, rzeczywiście? Czy może trzeba atakować... Nie, trzeba po prostu atakować kocioł. Here
having a bit of fun before your father croaks. Don't talk about my father. Ona też zna. Ona też zna przyszłość Kratosa. To wychodzi. A i kiedy ona odsłania ten kocioł, wtedy trzeba w niego strzelać. Dobrze wiedzieć. I'm sure you'll make such a fine pop. You'll forget all about your old one. Shut up! Soul team. Powiem, że ta walka może być ciężka, może nie być ciężka. Zobaczymy, jak to się ułoży. Co nie jest najłatwiej. Szczególnie, że nie mam już teraz za bardzo jak się uleczyć ewentualnie w razie, gdyby nas załatwiła. Dobra, udało się. Bijemy go. Pięknie. To jest bardzo ciekawa walka. Czekajcie, jak ją... A, tutaj mogę skoczyć do góry. To było dosyć ciekawe. Zastanawiałem się, jak mamy tego uniknąć. Podoba mi się walka z nią. Jest ona co najmniej ciekawa. Jest oryginalne, bo wszystkim nie próbujemy zabić przeciwnika, z którym walczymy, tylko próbujemy zniszczyć jej kocioł. Fuck. Próbujemy ogłuszyć jeszcze raz. Halo? Tak, szybko do góry. Dobra, udało się. Nie zagłuszona. Skoro, że to może troszeczkę dłużej zająć. Zanim się uda. O, proszę, mamy to. Kurde, tylko Afro jest nas źle obrócona. Mamy to. Mamy kocioł. Bierzemy się za niego. Erbauta! Why are you so bent on hurting me like this, girl? Blisko. Blisko. I've done nothing to you. A to jeszcze nie to. They're just animals. Shoot those before they hit you. Dobra. Mogłem sprawa zniszczyć właśnie te rzeczy, ale wolałem ją ogłuszyć, ponieważ to nie dość, że niszczyło rzeczy. Niszczyło te jej pociski, to zarazem dało mi możliwość zaatakowania jej i jej kotła ponownie. Okej, udało się. Znowu ogłuszona. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ona przez chwilę się do nas obracała celowo plecami, żebyśmy my nie mogli trafić tego. Tego kotła. Szybko. Do góry. Udało się. Mamy to. To teraz, żeby nie oberwać. I mamy ją. To już jest koniec. Albo i nie. Podoba mi się to, że my jej nie próbujemy zabić, tak jak mówię. To jest taka niekonwencjonalna walka z bossem w porównaniu do tego, jak zazwyczaj wyglądały te walki jednak. Jednak w God of Warze. I saved you. I should have thrown you to the wolves right after I pulled you out of your mother. Get out! Get out! No. Let's go. You think you've done something here, granddaughter?
are nothing! And no one will ever remember you! Not even Loki! You'll just be a forgotten chapter in his story! He'll be too busy mourning his father! I see you again! You'll wish you died with your parents! Kolejna, myślę, że duża różnica, jeśli chodzi o zdanie między językiem polskim a angielskim. You sure it's all right to leave her here? What if she comes out looking for... She used to leave me food. What? She'd say she didn't care about me, but... Sometimes I'd wake up and... I'd see a loaf of bread sitting next to the fire. Speak just the way she always used to. She's not a monster, you know? She's lost. You wanna walk? Proszę bardzo, kolejna. Kolejny etap zakończony. Tak jak mówiłem, będziemy tędy przechodzili. Tak jak wspominałem wcześniej, ale kolejna różnica pomiędzy językiem polskim a angielskim. W języku angielskim padło zdanie: będziesz żałować, czy coś tego typu. Nie pamiętam teraz początku, ale zamiast jak twoja matka, w języku angielskim było jak twoi rodzice. To jest znacząca różnica, moim zdaniem, jeśli chodzi o tłumaczenie. Uważam, że rodzice, a matka, to jest jednak... It's fine. This was a long time coming. We'll be back once we reach the other side of this path. Szczególnie w kontekście fabularnym. That's two out of three. Atreus. Race me. Come on. I see what you're doing. You know you want a rematch after and last time. I appreciate. Last time, I beat you. I'm pretty sure it was a tie. Pretty sure it wasn't. Ja nie mogę jeszcze biegać, ale uważam, że to jest znacząca różnica, jeśli chodzi o tłumaczenie. Dlaczego w ogóle to tłumaczenie padło w tę stronę? So prove me wrong. One, two, three, go! Fine. You coming or what? Go, go, go! Oczywiście ona na fenku. Oh no, you don't! Watch the turn here! No, oczywiście jako wilk. I have absolutely no idea what you're saying. This field always smells so amazing. Że podobają mi się te. I assume your nose is much better like this. Don't get too distracted. Oh, come on, you're not getting tired now, are you? Podobają mi się te drobne elementy, właśnie takie jak teraz ten bieg w wersji wilka. One są takie odprężające, takie spokojne po długim czasie walki. Czy cięższym elemencie fabularnym. Ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego to, ja mówię, tłumaczenie wyglądało. Loki, Atreus. Thank you. I'm sorry she was so hard on you. Me too. Well, I suppose you're ready to get home now. I'll meet you by the shrine when you're ready. Do I have to leave? Not if you don't want to. Your prophecy was less clear on when you have to go. My prophecy. To, do czego dążyłem, to... Nie rozumiem wprost niektórych zabiegów. Dlaczego tłumacze poszli w pewną stronę, a nie w drugą stronę? Dlaczego takie rzeczy zostały zmienione? Po prostu nie rozumiem. I ja wiem, że jeśli grałbym z polskim dubbingiem, to na 99% miałbym właśnie dokładnie tak samo powiedziane, jak było w wersji polskiej, jeśli chodzi o napisy. Natomiast
dlaczego to zostało przetłumaczone zupełnie inaczej? Nie rozumiem i to się wielokrotnie zdarza. Tej relacji pomiędzy Atreusem czy Kratosem jest, ta relacja jest zupełnie inna, mam wrażenie, jeśli chodzi o na przykład dobór słów, o ich wagę, o kontekst. Oczywiście większość osób przyjdzie i gra w tę grę dlatego, że sieka się bogów i tak dalej, ale takie drobne elementy bardzo zmieniają charakter postaci. Osoba, która będzie grała w wersję anglojęzyczną, a osoba, która będzie grała w wersję polskojęzyczną, będzie miała pewne szczegóły zmienione. Oczywiście generalna otoczka będzie taka sama, ale jednak te relacje, tak jak mówię, czy jakieś słowa, zdania, forma wypowiedzi niejednokrotnie mogą bardzo zmienić postać w naszych oczach i mogą też zupełnie inaczej ją ukształtować, jeśli chodzi o jej, tak jak mówię, charakter i podejście do świata czy do innych osób. Earlier you said the Utengard can be disorienting. But what is it? You know Amir? The first of our people. He died a long time ago, right? Odin killed him. Yes. Odin destroyed everything that remained of him, save for one thing. His dreams. Odin couldn't touch those if he tried. And they are ours. Ja tak chodzę bardziej, bo chcę sobie zobaczyć też, co się jeszcze tutaj znajduje. They've forgotten how to find food, how to run. I bring them here because they won't survive on their own. But with those soul marbles, you could... No. I'm sorry. It's just... All of this. The prophecy stuff. It's too much. You grabbed more green bulbs earlier, right? You can go feed the animals if you want. Chciałem powiedzieć, że co ja zrobię z tymi owocami, które wybrałem wcześniej? Mogę jakoś do nich wejść? Chyba nie bardzo. Mogę jakieś jeszcze nakarmić tutaj? Nie. Dobra, pewnie będę mógł wrzucić je tam do tego wiadra, w którym wcześniej były te zielewki? Wybaczcie, teraz nie pamiętam dokładnie, jak zostało to nazwane. Zobaczmy, co możemy zrobić. Czy możemy ulepszyć łuk jotunów? Wie co? Chyba wezmę... Chyba jednak będę chciał bardziej iść w szpon. Bardziej mnie on interesuje jako broń. Mimo wszystko. Jako broń szpon jest po prostu dla mnie ciekawszy. Ostatni poziom tego łuku wymaga jeszcze siedmiu... Przepraszam, jeszcze kolejnych siedmiu drewien z Idaliru. Mamy trzy niestety dopiero z nich. Ale... Okej, nie do końca to chciałem zrobić. Chciałem jeszcze to otworzyć. Bo nie wiem, czy nie mam na przykład na kolejne jakieś ulepszenie któregoś z tych naszych medalionów, które mamy na sobie. Zobaczmy. Dźwiękowy wstrząs. Tu potrzebujemy kości bestii. Tu mamy dwa teoretycznie medaliony, które możemy zwiększyć, którym poziom możemy zwiększyć przy pomocy strzępów bestii. Tylko, że oba są takie sobie. No okej, jakby użyjmy tych strzępów bestii, bo one nie są nam do niczego absolutnie innego. Ale... No raczej nie kusi mnie, żebym z któregokolwiek z tych dwóch kolejnych amuletów korzystał. O proszę, tutaj możemy rzucić tym wilczkom. Hey, thanks for taking the time to find all those extra green bulbs. The animals appreciate it. And zielifki. I do too. Oh, you're welcome. I had fun. I liked hearing about how different they all are. You really care about them, huh? I do. Ja myślę, że coś nam więcej powie. Czy możemy coś zrobić? Coś zebrać? Czy zawołać może Jale? A, możemy... Możemy wypuszczyć kaszki znowu. Jestem ciekaw, czy tym razem... Okej, to było za mocno. Zastanawiam się, czy to nam cokolwiek może tutaj zmienić, czy możemy tutaj z tego jakoś skorzystać, czy coś jeszcze nam to da, jeśli odpowiednią ilość razy puszczę to dobrze. Ale właśnie, jak? W sensie, co to nam da? Tutaj nie widzę żadnej z tych... Nie widzę tutaj żadnej z tych ostryk. Więc nie wiem, czy to ma jakiś sens w ogóle. Na razie to puszczę, bo wydaje mi się, że to
jest po prostu taki rekreacyjny, żeby sobie porobić. Mówi, nie widzę, przepraszam, ostryk. Żadnego z tych małży nie widzę. Które wcześniej nazywałem trochę inaczej niż małżami. Wejść tutaj na razie nie możemy, no bo nie mamy Jali ze sobą. Z którą w sumie nie wiadomo, co się stało. Pewnie jakbyśmy ją zawołali, czy jakby Angboda ją zawołała, to ona by przyszła, ale... Ale póki co... Co się na to nie zapowiada. Może cokolwiek jeszcze tutaj zostało? Nie wydaje mi się. Okej, moi drodzy, w takim razie wracajmy. Co nam jeszcze 10 minut odcinka. Zdecydowanie fajna lokacja. Fajne parę odcinków tutaj nagraliśmy z niej. Myślałem, że będzie znacznie krótsze, ale... Zdecydowanie pozytywnie się zaskoczyłem. You care for your dad so much you can't conceive of a world where you let him get hurt. Come here. I need to show you something. Laufey? Czy jest jej matka? Nie mówić jego matka. I wish it weren't empty, but... I know how it feels to lose a parent, to lose both. Your mother may be gone, but your father... You've still got time to say goodbye. I know what you're trying to say. And I appreciate it. I do. But I don't know. We've got to be more than a bunch of stories with our endings already written. What happens to you now? I don't know. Like I said, once you're gone, my part in this is over. So, you know, feel free to stay. I think your part is as big as you want it to be. What are you gonna do? No idea. But I can't just sit back and let my dad die. I gotta get back. Okay. Huh. Stars here are different. No. You just are. I am gonna see you again. Sure. Okay, now. Close your eyes. And hold that tight. You don't want to lose it. Home. Think of it. Repeat it. Home. Obudził się w Midgardzie.
Okej, okay, to jest ciekawe. Myślałem, że obudzisz z powrotem u Sindriego. Powiem, że tego się akurat nie spodziewałem zupełnie. Chyba, czekajcie, wie co? Zajmijmy się nimi w następujący sposób. I zaraz stąd teoretycznie, jak ich pokonamy, będziemy mogli wrócić już do Sindriego i Broka. Tak. Najgorsze jest to, że nie wiem, jak on ma zamiar się wytłumaczyć swojemu ojcu. Tak. Okej, okay, zniszczyli mu tarczę, to najważniejsze. Sindriemu i swojemu ojcu, bo nie może powiedzieć im o tym, że był w żelaznym lesie, a zarazem jak ma się wytłumaczyć, że trafił do Midgardu, nie? Czy co, może powiedzieć, że co, przyniósł się tak w snach? Że może się teleportować przez sny? And I gotta keep Ironwood and Angraboda a secret somehow. On mówi Angraboda. Ja będę mówił Angraboda. Nie wiem dlaczego kojarzy mi się bardziej ten sposób wypowiedzi. To nie jest Angraboda, tylko Angboda. Ale może się mylę. O. Proszę bardzo. I wanted to visit Fenrir. For 2 days. I do not lie to me again. Why did you come here alone? Do you seek death? No more than you. Then why? Why? What is it you will not tell me? I have tried to walk this path with you. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? What do you know? I can't talk about it, but I just need you to trust me. You kept secrets, but I trust you. That's not the same. Why not? You hid things. Mother hid things. You had good reasons, and so do I. Why can't you just... Later. Dawno nie walczyliśmy Kratosem, prawda? Czas powrócić do walki z tymi zimnymi przeciwnikami. Podobała mi się ich rozmowa. Paradoksalnie bardzo... W sensie chciałbym powiedzieć, że jestem w pełni za Atreusem. Uważam, że oni powinni być dużo, dużo wcześniej do siebie bardziej otwarci. W sensie i Kratos i Atreus. Bo przez to oni teraz właśnie dochodzi do takich kłótni, w których... O, ty ukrywaj rzeczy, to ja teraz ukrywam rzeczy, tak? Tak nie powinna wyglądać moim zdaniem relacja... W sensie, no każdy ma tam jakieś swoje sekrety i tak dalej, ale uważam, że relacje nie powinny tak wyglądać pomiędzy ludźmi. O kurde, Valkyria. To jest zaskoczenie. Vandice. Przepraszam, Van Addis, nie Van Dice. Nie kojarzę akurat tej Valkyrii, szczerze mówiąc. Całkowicie szczerze, nie pamiętam jej w ogóle. Okej, okay, z jakiego powodu nie mogę Atreusem użyć tej jego specjalnej umiejętności? Tak. Powiem szczerze, że ja tutaj umrę. Ja nie mam z nią szans, mam wrażenie. We have beaten a Valkyrie before. We will again. Tak. No właśnie. Bez szans, sorry.
moi drodzy, ale totalnie mnie to zaskoczyło. I tak szczerze... Szczerze, moi drodzy, chciałbym zacząć to dopiero w kolejnym odcinku. Ponieważ mam już 30 minut, ja troszkę się spieszę, dzisiaj akurat, więc wybaczcie, że w tym miejscu urwiemy, ale nie, myślałem, że będzie bardziej luźno, że będziemy mogli znowu wrócić do historii i zaczniemy jakiś kolejny fragment, albo na przykład tutaj nas zaskoczą, ale nie będziemy mieli walki z bossem od razu, bo przed chwilą dopiero co mieliśmy walkę z bossem, dosłownie, w tym samym odcinku, druga. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, stawcie suba, dajcie lajka, podnieście Discorda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, gdzie zaczniemy od walki z Walkirią. Do zobaczenia, do następnego i na razie.